Dokument HBO ujawnia sekrety Kościoła Scjentologów. Kontrowersyjny dokument zrealizowany przez Alexa Gibneya pojawił się na ekranach telewizorów w niedzielę i postawił szokujące zarzuty Kościołowi Scjentologicznemu podczas wywiadów z byłymi członkami tej sekty. Film oparty na książce Lawrence Wright, Going Clear, ujawnia fakty, którym często zaprzeczali oficjele Kościoła. Słyszymy o obozach pracy, gdzie członkowie Kościoła są zmuszani do spania na ziemi i żywią się jedynie okruchami jedzenia oraz są zmuszani do pracy fizycznej, jako części programu przyjmującego nowych członków. Aktor John Travolta jest jednym ze sławnych członków Kościoła, który nie może się od niego uwolnić pod groźbami ujawnienia nagrań, które miałyby zakończyć jego karierę. Tom Cruise to najbardziej znany z członków Kościoła, który płaci innym członkom po 40 centów na godzinę za opiekę nad jego drogimi samochodami. Byli członkowie przyznali, że byli zmuszani do wyznawania grzechów przeciwko Kościołowi, by zostać wypuszczonymi z podziemnych lochów. Podobno bito tam ludzi i zmuszano ich do czyszczenia podłogi językiem za bycie niewiernymi. Ale najdziwniejszym rytuałem jest gra Gorące Krzesła w rytm Bohemian Rhapsody zespołu Queen, która eliminuje członków zgromadzenia. Członkowie, którzy zostają wyrzuceni z kościoła, nie mogą utrzymywać kontaktu z jego czynnymi członkami.